O Jezus, ale miałem dobry dzień dzisiaj. Po prostu idealnie. Wszystko się idealnie układa. Sprawdźmy, co tam w tym słynnym internecie. Chocolate rain. So this is my first video blog. Co? Dzieciak nadal ma tyle subskrypcji i taką oglądalność? A mój kanał, ja go od tak dawna prowadzę i tak wartościowe rzeczy tam daję. Od tak dawna wypełniam wannę plastikowymi piłkami. Sprawdzam, ile maksymalnie mogę zjeść pianek. A Chubby Bunny Challenge jest już niemodne. Ja wiem, nie wiem, to akurat mi przyszło do głowy. Otworzyłem już 100 Mr. Boxów i jakiś dzieciak jest cały czas bardziej popularny ode mnie. Aż gdzieś tak czuję taki promieniujący ból tam tuż pod plecami, On jest nie do wytrzymania. Muszę koniecznie nagrać film, w którym obnażam hipokryzję Marcina. Pokazuję, że on tak naprawdę nie zasługuje na ponad 100 tysięcy subskrypcji. Pokażę. Udowodnię wszystkim, że on nie powinien prowadzić kanału na YouTubie. Powinna być jakaś kontrola nad nim. W ten sposób, moi drodzy, został w pewien sposób zniszczony kanał zwariowanego Marcina. W ogóle nie przedstawiłem się. Cześć, jestem Hop, wasz najbardziej obiektywny analityk internetu. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, jeśli chcecie być na bieżąco, ale w ogóle przejdźmy do tematu. Zwariowany Marcin, czyli no młoda osoba, tak mogę nazwać Marcina, który nagrywał takie filmy okej, jak dla jego wieku. Nagrywał filmy o tym, co się dzieje w szkole, co opowiadał tam o szkole. No i siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Pierwszego pytania, kiedy Minecraft? Muszę powiedzieć, że Minecraft na kanale się pojawił. I po jakimś czasie trafił na serwis wyko.pl, gdzie ktoś wrzucił jego film, że zobaczcie, tutaj taki młody chłopak i sobie działa i tam robi jakieś takie całkiem przyjemne filmy właśnie takie dla jego grupy wiekowej, no bo umówmy się, to nie jest tam kanał popularno-naukowy czy rozrywka YouTube'owa. Jego filmy od tego momentu urosły tak viralowo. Wszystkie zaczęły mieć nagle po kilkaset tysięcy wyświetleń. Został zaproszony do telewizji, gdzie opowiadał trochę o tym, że no ma taki kanał i jak można się spodziewać, to się niektórym osobom nie spodobało. Nie spodobało im się, żeby ktoś taki jak Marcin prowadził swój kanał, żeby z takim sukcesem, do którego, no umówmy się, mało kto osiąga ponad 100 tysięcy subskrypcji. A często jest to masa jakiejś pracy, a no Marcin przecież on nie może, on nie powinien. I kiedy ludzie się zorientowali, hej, tak nie może być, żeby on miał tyle wyświetleń, zaczęły powstawać filmy na jego temat. Zaczęły powstawać filmy, które obnażają hipokryzję Marcina. Ludzie po prostu musieli pokazać, że oni są lepsi. Marcin zaczął być hejtowany za swoją aparycję, za to, co mówi, za to, jak mówi. Został wynaleziony jakiś jego stary film, gdzie się bije z jakimś kolegą i... Zobaczcie, jakie mu już odjebało, że bije się ze swoim kolegą. Po prostu chłopak się z kimś pobił, trzeba to nagłośnić, mamy dowody, mamy filmy, szybko nagłośnijmy to. Pokażmy, że gdzieś tam mówi niespójnie, w jednym filmie mówił to, a w drugim mówił to, bo generalnie Marcin mówił na takie tak poważne tematy, że no trzeba to sprostować jak najszybciej. I muszę wam pogratulować, świetnie, udało się wam. Marcin opublikował film, że zamyka kanał. Jestem po prostu wzruszony tym, co wam się udało osiągnąć. Niesamowite. Mama musi być dumna. I jest to mega smutna sprawa. Jest to straszne, że chłopak, któremu udało się, osiągnął jakiś wielki sukces. Na pewno był bardzo rozpoznawalny i nie robił nic złego. Cały czas nagrywał jakieś takie filmy odpowiednie dla jego wieku. Dostał tyle hejtu, został tak przytłoczony krytyką i to i od innych youtuberów, i od zwykłych randomów, że postanowił usunąć kanał. Mam nadzieję, że jesteście z siebie dumni. Dopięliście swego. Podajcie ten film dalej. Pogratulujcie innym, pogratulujcie ludziom, którzy... Nagłośnijmy to... Nie, dobra, to tak naprawdę teraz mówię o tym, żeby mój film nagłośnić, nie jakąś sprawę. Ale to możecie, nie podawajcie mojego filmu, pogratulujcie po prostu innym, którzy doprowadzili do tego. Świetnie, udało się im. To byłem ja, Hop, wasz najbardziej obiektywny analityk internetu. Pamiętajcie o łapiksie, subiksie, komentiksie oraz dzwoniksie, bo czasem robię live'y, które znikają. To by było na dzisiaj tyle i elo!